VR, czyli gałąź technologii, która bardzo dynamicznie rozwija się, jednak nie każdy wie, czy warto coś takiego kupić, czy coś takiego w ogóle ma sens. Na to pytanie dzisiaj postaram się odpowiedzieć na bazie Modecom Blaze. Takie fajne okularki. Do dzieła. Modecom ostatnio zasypuje mnie bardzo fajnymi gadżetami, nie inaczej jest z VR-ami. Kto choć raz miał takie oksy założone, to wie, o czym mówię. Ale pytanie, skoro jest na rynku tyle okularów, to czemu jedne są droższe, drugie tańsze? Wszystko zależy od wykonania. Blaze jest modelem bardzo podstawowym dla osób, które zaczynają swoją przygodę z rozszerzoną rzeczywistością. Plastikowy korpus jest całkiem ok, tutaj zastrzeżeń nie mam, natomiast dużo więcej się dzieje w przypadku soczewek. Jak dobrze wiecie, każdy z nas ma inny rozstaw gałek ocznych, dlatego taka regulacja powinna być dostępna. No i jest. Jeden problem jest taki, że suwaki nie działają z odpowiednim oporem, który zabezpieczałby je przed samoistnym przesuwaniem się podczas projekcji. Tutaj trzeba pomagać sobie ręcznie, na przykład za pomocą jakiejś czarnej taśmy. Kolejna regulacja to ostrość i tutaj są ukłony w kierunku osób, które mają rozbieżność, jeżeli chodzi o wady wzroku. Załóżmy na lewym oku mają plus, na drugim minus. I co mają takie osoby powiedzieć, kupując okulary, gdzie mają ostrość tylko ogólną za pomocą suwaka? No niestety, na którymś oku zawsze coś będzie nieostrego, natomiast w tym przypadku ustawiamy ostrość dla jednego oka i dla drugiego. Ma to plus i minusy. Minusem jest takim, że za każdym razem musimy zdejmować okulary, aby przystosować właśnie ostrość każdej gałki. No niestety, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale gdy już raz ustawimy, mamy za sobą cały proces i jest naprawdę bardzo fajnie. I tutaj mimo wszystko plus dla producenta. Pytanie jeszcze, jak zamontujemy tutaj telefon? Klapka otwierana na magnes jest ok, natomiast mocowanie samego urządzenia za pomocą sawek jest dość kontrowersyjnym pomysłem. Pewnie czułbym się z jakimś fizycznym uchwytem, ale to nie jest złe rozwiązanie. Żeby była lepsza przyczepność, Bartek radzi nawilżyć stawki. To na pewno pozwoli utrzymać Wam stabilnie smartfon, żeby przypadkiem nie wypadł, na co zawsze trzeba uważać, bo smartfon to teraz jak trzecia ręka, szkoda ją stracić. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o tym, co dostajemy w zestawie, a to bardzo ciekawa kwestia. Otóż w komplecie z okularami są całkiem ładne niebieskie słuchawki oraz kontroler wielkości pudełka zapałek. No dobra, jest trochę większy, ale i tak jest to maleństwo. Teraz wyobraźcie sobie, że możecie takiego małego pada zabrać wszędzie, na wycieczkę, do szkoły, a nawet do komunikacji miejskiej i grać swoje gry na smartfonie, bo tak działa on niezależnie od okularów. Spoko bajer. Złapała mnie rozkmina, jak ja mam w ogóle Wam pokazać działanie VR-ów, prawda? No mogę założyć sobie je na twarz. Aczkolwiek przez cały odcinek będę dosyć śmiesznie wyglądać. Otworzę sobie klapę, żeby cokolwiek widzieć. No i to jest raczej słaby pomysł. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, jakie są efekty właśnie takich seansów filmowych. Otóż, jeżeli włączycie sobie straszny film w 360 stopni, to naprawdę będzie on straszny z definicji. Ale załóżmy, obracając się, widzicie jakąś zjawę straszną, naprawdę można przeżyć nie jeden i nie mały lęk. Czy warto coś takiego przeżyć? Moim zdaniem jak najbardziej, bo efekty są naprawdę zjawiskowe. Pokażę Wam mniej więcej aplikację do obsługi takich okularów. Zobaczycie, z czym to się je. Oczywiście ekran jest dzielony na dwie części, bo jeden obraz dla jednej gałki ocznej, drugi dla drugiej. I tak właśnie powstają obrazy 360 stopni 3D. Bardzo fajna sprawa, ale to już za chwilę. I najważniejsze, czyli zdrowie. Ja osobiście jestem taką osobą, która po 30 minutach korzystania z rozszerzonej rzeczywistości mam nudności i w ogóle nie czuję się zbyt dobrze, dlatego warto pamiętać, aby po co jakiś czas robić sobie jakieś przestoje. No chyba, że należycie do tej drugiej części osób, które po prostu mogą używać takiej technologii i używać, nic się nie dzieje z wami. To jak najbardziej na plus, ale pamiętajcie mimo wszystko, lepiej uważać niż potem coś leczyć. Tak czy inaczej, okulary są warte zakupu i moim zdaniem jest to bardzo interesujący pomysł na prezent, tym bardziej, że nie kosztują krocia. A ile kosztują? Wystarczy zajrzeć w opis, tam znajdziecie link odsyłający Was do porównywarki cenowej. I to tyle z mojej strony, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału przyciskiem po boku, moim lewym, albo jak nie chcecie po moim lewym, to jest tutaj Bartek. Po moim lewym.
to też macie poprawy. Takie dzisiaj kombo. Zapraszam Was na moje social media, które przewinęły się przez odcinek. I to tyle z mojej strony. Cześć i do następnego.